Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy letni sernik. Zaczynamy. Dokładną ilość składników znajdziecie tradycyjnie w opisie pod filmem. Przepis jest banalnie prosty. Należy wszystkie składniki, oprócz owoców sezonowych, zblendować na gładką masę. Zaczynam od gotowanej kaszy jaglanej. Ona nada nam strukturę. Mleko roślinne, ja używam dzisiaj kokosowego, ale tak naprawdę każde mleko zda taką samą funkcję. Wegańska margaryna bądź olej kokosowy. Najlepiej rafinowany, żeby nie przemycać już smaku kokosa. Cukier trzcinowy. Odrobina brandy. Możecie ominąć alkohol, albo myślę, że Porto też będzie tutaj dobrze grało. Odrobina ekstraktu wanilii. Odrobina gałki muszkatułowej. Myślę, że 1/4, 1/5 całej gałeczki. Mąka ziemniaczana. Tofu. Oraz sok i skórka z jednej cytryny. I na sam koniec odrobina soli, co zawsze podkręca smaki i nawet w deserach jest niezastąpiona. I całość dokładnie blendujemy. Masa sernika dokładnie przeblendowana. Przekładam do wyłożonej papierem foremki. Sernik delikatnie postukam i ułożę maliny. Należy teraz dokładnie i właściwie upiec nasz sernik. Zaczynam od 15 minut w 180 stopniach, skręcam do 120 i piekę kolejne 35 do 40 minut. Sernik piekliśmy 180 stopni 15 minut, 120 stopni przez 30 minut i ciasto jeszcze odpoczywało 15 minut w takim ciepłym piekarniku. A teraz musimy dokładnie ostudzić, zanim będziemy mogli spróbować. Ciasto już porządnie odpoczęło, jest kompletnie zimne. Posypię je cukrem pudrem. Już się nie mogę doczekać, jak nasz sernik smakuje. Super kremowy. To nasze pieczenie takie bardzo specyficzne. Nie przepiekło sernika. Lekko waniliowy. Sezonowe maliny podkręcają smak. Naprawdę pyszne ciastko. Musicie je zrobić szybko. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tym daniu. Łapki w górę i zasubskrybujcie kanał, o ile jeszcze tego nie zrobiliście. Cześć! Dzisiaj zrobiliśmy wspaniały letni sernik z malinami, a jeżeli chcecie zobaczyć inny przepis na przykład sernik nowojorski, to tutaj go znajdziecie.